Siemano, nie buongiorno. Postanowiłem, szanowni koledzy i koleżanki, że nagram wam mały update. To, co się u mnie dzieje w akwarium. Za dużo się nie zmieniło tak naprawdę. Oprócz tego, że rośliny się rozrosły. I zdechł mi mój ulubiony skalar jakieś 5 dni temu. Ale nie ma lipy. Zobaczcie, tutaj rośnie następny. Wszystko się dzieje dobrze. Tutaj ten. Tutaj widzicie, macie przykład glonojada, zbrojnika L200, coś tam, nie pamiętam jego dokładnej nazwy, zżera mi wszystkie rośliny. No, normal, powiem wam jego nazwę po angielsku, bo polskie nie znam, ale angielsku znam. It's Blue-Eyed Redfin Placo. Tak, tak się nazywa. A, tu jest L144, wychowany w moim akwarium. Wiecie, tutaj jest też inny w ogóle. To nie jest zbrojnik niebieski. To jest tej samej rodziny Ancestress, czy jak tam to się mówi. Ona to już w ogóle inny. To jest samica. Ale to nieważne. Dobra. Ten, zobaczcie, jakie mi robi szkody w akwarium. Zobaczcie, wszystkie te anebiasy tutaj, one są pożerane przez niego. Zobaczcie, co mi zrobił tam z Hindurusem. Zobaczcie, zeżarł go całego. Zeżarł całą roślinę. O. Ryba jest przykusacka. Nie, uwielbiam, nie zrozumcie mi źle. Zajebista jest w ogóle i ten. Wygląd jeden, ale co mi robi do akwarium, to mi trochę, jeżeli mi chodzi o rośliny, znaczy ja w ogóle lubię naturalny wygląd i tak dalej, ja nie jestem takim akwarystą typowo roślinnym, ja wolę ryby, ale co mi robi, to zresztą sami widzicie i nie wiem, co mam teraz zrobić, jestem teraz w skopce, czy mam się go pozbyć. Czy po prostu pozwolić mu dalej żreć? To moje biasy, bo tak to wygląda. No, nie wierzę, że w ogóle. A ogólnie, zobaczcie, chodzi mi o tego skalara. Gdzie on jest? Tak? Dla mnie to wygląda jak to jest krzyżówka skalara z Altumem. Jak kupiłem ze sklepu. A tak to wygląda. To jest młody gość, ale rośnie bardzo szybko, ale zobaczcie na niego, na kształt budowy, na wygląd i tak dalej. Zobaczcie. Zobaczymy, jak on dalej urośnie i tak dalej, nie? Jak będzie dalej większy ten, ale zobaczcie, ludzie. To jest zajebiście piękna ryba, nie? No, ale no, zobaczymy. A tak ogólnie, co tutaj się dzieje? Co tu się dzieje? Nic, kryptokoryna rośnie. Ryby tutaj też dobrze się czują chyba. Mam taką nadzieję przynajmniej, bo przynajmniej ja się staram, żeby jak miał, jak najlepiej. A, czy mają jak najlepiej? To nie wiem, mam nadzieję, że tak. W ogóle chciałbym wam pokazać. A dobra, pokażę wam jeszcze tego roślinożercę. Co za niedobrota, powiem wam. Jest niedobry. Bardzo, jeżeli chodzi o rośliny. Blue, a musiałbym znaleźć za niego rachunek. Gdzieś tam mam schowany. Jak go kupiłem, to jest przepiękny zbrojnik. Dla mnie on jest moim ulubionym tak naprawdę. Ale żarłok straszny jest. Mam jeszcze
co mam jeszcze? Mam jeszcze dwa inne zbrojniki z tych L numerów. Mam je L200 bodajże. O Boże, teraz nie pamiętam. Mam Green Phantom Placo. Też jeszcze gdzieś tam się chowa. Też nie pamiętam numerów. Nie pamiętam tego po prostu. Aż tak wielkiego, tak nie przykładam do tego wielkiej uwagi. Ale ten, powiem, że jest super, super roślinożerny. Widzicie, co on zrobił mi z roślinami tam. Zżerał mi anubiasy normalnie. Ale. Taki update. Na moim akwarium tak naprawdę tak nie nagrywam za bardzo, ale teraz może postaram się nagrać trochę więcej. Pokazać wam, jak co tu i jak wygląda. Co tu się zmieniło? Tak naprawdę tu się dużo nie zmieniło, poza tym, że ryby podrosły. Miałem takiego fajnego skalara smoki. Padł niestety. Nie wiem dlaczego. Znaczy wiem dlaczego. Miał, dostał wzdęcia. Padł ze względu, że miał wzdęcie, ale nie wiem dlaczego to wzdęcie powstało. Bo wzdęcie powstaje jak masz tak zwany bloat. Jak jest woda w akwarium brudna. I w ogóle dalej są bakterie i tak dalej, nie, szkodliwe, ale zobaczcie ludzie. Tu jest, okej. Mam akwarium, filtry moje, może to będzie, w ogóle nagram o tym inny filmik, ale i tak wam teraz na razie pokażę. Tu jest jeden filtr, tak, All Pond Solution, filtr. To jest drugi filtr, tak. Oprócz tego to są dwa filtry, w tym akwarium jadę. Oprócz tego wewnętrznego, to jest jako dodatek, tylko taki jakby na powietrze, to jest w ogóle niepotrzebne. To jest tylko dla mnie taki dodatek, ryby tego nie potrzebują. I tak to wygląda tak naprawdę. O, tutaj widzicie państwo, ogórka co dopiero wrzuciłem, ale wiecie co zrobię, to nagram wam filmie i pokażę jutro, jak rano wstanę i już zostanie sama skórka tam. Bo to wszystko zeżro, mówię wam naprawdę. Co wam więcej mogę powiedzieć, ludziska? Chyba więcej wam nic nie powiem, chyba będziemy, o zobaczcie tego. Moim zdaniem będzie przykoza kilkurośnie. To dopiero mała ryba. Młodziutki. O. No, zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że wszystko będzie bardzo dobrze. No i tyle, co więcej mogę powiedzieć, ludziska. Więcej nic nie mogę powiedzieć. Zakończymy na tym. Pewnie nagram nie. O, zapomniałem, że miałem wam pokazać filmik, jaki to będzie ogórek wyglądał. Pokażę wam jutro, jak będzie ogórek wyglądał. To będzie następny filmik. I tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się.